serce powstało z myślą o tym, żeby pomagać chorym dzieciom. To jest nasze wszystkich serce, to my wszyscy będziemy dbali o to, żeby innym chorym dzieciom, które potrzebują pomocy, żeby pomóc. Napełnione serduszko, jak już będzie pełne, trafi do Hani Łączkowskiej, która jest chora, bardzo chora i potrzebuje naszej pomocy. I będziemy teraz pomagali Hani. To jest serce, która ideą jest zbieranie nakrętek dla potrzebujących dzieci, żeby pomóc im w chorobie. I takie serce, ponieważ ta idea bardzo mi się podoba, postanowiłam postawić tutaj na terenie KTBS-ów i tutaj w imieniu, znaczy bardzo chciałabym podziękować przy okazji panu prezesowi Krzysztofowi Łukasikowi, że pozwolił mi postawić to owe serce tutaj na terenie KTBS-ów. Nazwa tego serca jest Serce Wenedów. Jest to dla dzieci, żeby zbierały, żeby uczyły się pomagać już od najmłodszych lat. Mam nadzieję, że wszystkim się to serce spodoba, przyjmie się i wspólnie będziemy zbierali nakrętki dla dzieci potrzebujących. Czy na jednym sercu się skończy? No tu na Wenedów na pewno tylko jedno będzie. Tak. Zawsze na tym serduszku będzie plakacik z napisem, na które dziecko, na jakie dziecko potrzebujące będziemy zbierali. A teraz, żeby ja poproszę tutaj dziewczynkę Joasię, która bardzo, bardzo mocno czekała na to, żeby na tym Wenedum pojawiło się to serduszko, która zbierała już te nakrętki i ledwo ogłosiła na jednej z imprezie na Dniu Słodkości, że powstanie takie serduszko, to pierwszą dziewczynką, która do mnie przybiegła, to jest Joasia, która oznajmiła, że ona już ma nakrętki i będzie cały czas zbierała. A korzystając z okazji, ja bardzo dziękuję Karolkowi, bo pokażę Państwu, co przygotował Karolek. Bardzo mnie wzruszył. Taki piękny plakacik dostałam od Karolka. Chodź, Karolku. Bardzo Tobie dziękuję. Takie dały serduszka, które tutaj odtajemniałam, takie, że powstało tutaj takie serduszko. A teraz poproszę Joasię, która się tak bardzo nie mogła doczekać, żeby przecięła szarfę. Proszę, Jasiu, nożyczki. I ładnie to. Ładnie. Brawo! A teraz pozwolisz, że... Ja mam rzucę garstkę. A teraz poproszę wszystkie dzieci, żeby... Tu są nakrętki, żeby powrzucały nakrętki. Lody zbudowała lodziarnia ja, za które bardzo serdecznie dziękuję. Proszę lodem się przygotować. Przed wrzuceniem wieży.
Proszę Państwa, serce wykonała firma z Białogardu, pan Grzegorz Baksymowicz. Sercem dla serca. Thank you.